posłuchajcie chwilkę. Kiedyś tak jak wy biegłam po ulicach tego miasta i zastanawiałam się, jak osiągnąć 100% życia w moim życiu. Ale czego nie osiągnęłam, to ciągle mi czegoś brakowało. Słyszałam, jak ludzie głosili o Jezusie i myślałam, że to jest taka głupota, oni są jacyś chyba porąbani albo nie mają do końca równo pod sufitem. A teraz stoję przed wami z tym mikrofonem i mówię wam, że mam równo pod sufitem, mam 100% życia w swoim życiu. Kiedyś zabiegałam o to, żeby to osiągnąć. Albo kończąc dobre studia, albo mając dobrą pracę, mając finanse, rodzinę, męża, dzieci. Wydawało mi się, że to wszystko, co oferuje ten świat, to da mi sukces, da mi spełnienie w życiu. Ale im więcej miałam, im więcej pieniędzy było w moim życiu, im więcej było światowych rzeczy, tym bardziej byłam przekonana wewnątrz siebie, że nie mam 100% życia, że wewnątrz siebie jestem tak naprawdę martwa. I zastanawiałam się, co takiego jest, co takiego muszę dotknąć, czy osiągnąć, żeby żyć tak naprawdę, żeby być, mieć satysfakcję z każdego dnia. I tak jak teraz do was, do mnie przybliżyło się Królestwo, czyli usłyszałam Ewangelię, tak jak teraz wy. Usłyszałam, że Jezus Chrystus jest rozwiązaniem na to wszystko, na ten brak, który mam w moim życiu, na to wszystko, na tą całą pustkę. Dotarły do mnie słowa życia, że muszę się narodzić na nowo, że muszę do swojego życia przyjąć Jezusa, że On mnie do tego nie zmusi, ja muszę to zrobić przez moją wolną wolę, ja muszę tego zapragnąć. Nikt nigdy wcześniej tak do mnie nie mówił. Tak jak ja teraz do was, przybliżyło się do was Królestwo. Słyszycie dobrą nowinę. Ewangelia to jest dobra nowina. Droga, życie z Bogiem to jest tylko sukces. To jest tylko wypełnienie tej pustki, którą macie w środku. Zastanówcie się teraz, czy gdy zostajecie sami i za zamkniętymi drzwiami, to nie zastanawiacie się nad swoim życiem. Czy nie przychodzi do was lęk, stres, nie macie poczucia, że czegoś wam brakuje. Ja tego nie mam. Ja z odwagą stoję przed wami i mówię, że to wszystko zostało zaspokojone w momencie, w którym ja przyjęłam Jezusa. Kiedyś mi się wydawało to niemożliwe. Kiedyś myślałam, że jest to głupie. Ale skoro nie dał mi świat tego wszystkiego, czego szukałam, powiedziałam, to ja zawołam do ciebie. Zaufam ci. Sprawdzę cię, Jezus. Jeżeli jest tak, jak ci ludzie mówią, że ty jesteś spełnieniem, że ty dajesz pełnię, to ja to sprawdzę i zawołałam do Niego, daj mi się poznać, jeżeli jesteś takim Bogiem, jak o Tobie mówi Słowo, jeżeli umarłeś za mnie na krzyżu, tak jak za każdego z was, jeżeli w Tobie jest zmartwychwstanie do każdego martwego miejsca w moim życiu, to ja chcę Cię poznać, to Ty przyjdź do mnie. I realnie poznałam Boga, nie tak jak człowieka twarzą twarz, Bóg jest duchem. Ale przyszło do mnie Jego Słowo, przyszedł do mnie pokój, przyszło do mnie przekonanie, że On jest żywy. Każdy z nas przyszedł na tą ziemię i każdy z nas się zastanawia, czy Bóg istnieje, czy nie, czy wierzę, czy nie. Każdy z nas zadaje sobie to samo pytanie. Każdy z nas szuka. Każdy ma to w swoim sercu. Z tym przyszliśmy na ziemię. To Bóg w nas włożył to pragnienie, żebyśmy Go szukali. To od Niego jest. Te małe ziarenko wiary, żeby Go znaleźć. Dlatego każdy z nas zadaje sobie to pytanie. Ja wiem, kim jestem. Ja wiem, dokąd idę. Ja nie boję się tego, że gdy odejdę z tej ziemi, to nie wiem, gdzie będzie. Mam 100% życia w moim życiu. Każdego dnia jestem szczęśliwa. Każdego dnia wiem, że żyję. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Żadna choroba nie ma do mnie dostępu. Kto z was jeszcze ma taką pewność? Kto z was wie, że czeka was tylko sukces w życiu? Kto z was wie, że się nie boi? Kto z was wie, że nigdy nie zachoruje? Kto z was wie, dokąd pójdzie, gdy odejdzie z tej ziemi? Ja wiem. Ja to mam w Jezusie. Uwierzyłam w Jego Słowo. Uwierzyłam w Jego ofiarę na krzyżu i uwierzyłam w Jego miłość. Wiem, kim jestem i dokąd pójdę. Słowo Boże mówi, że jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będziesz. Czeka cię życie wieczne i w Twoim życiu będzie się manifestowało to wszystko, co się wykonało na krzyżu przez Twoją wiarę. Tam jest sukces finansowy, tam jest uzdrowienie, tam jest zaspokojenie każdej potrzeby, tam jest zmartwychwstanie do każdego martwego miejsca w Waszym życiu. To wszystko jest na krzyżu, to wszystko jest przez wiarę w Jezusa. To wszystko jest wtedy, kiedy zaprosicie Go do swojego życia.
i pozwolicie mu działać. Bóg jest dżentelmenem, nie przyjdzie do was na siłę, nie przyjdzie do was wbrew waszej woli. Trzeba stanąć i powiedzieć: zapraszam cię do mojego życia. Ja podjęłam taką decyzję, mając wiarę jak ziarnko gorczycy wtedy. Podjęłam taką decyzję i powiedziałam: chcę cię, Jezus, poznać. Jeżeli to jest prawdą, co ci ludzie mówią, to takiego chcę cię poznać. Chcę w 100% czuć, że żyję. Chcę mieć sukces w każdej dziedzinie. Nie chcę czuć pustki i nie chcę się bać. Chcę wiedzieć, że gdy odejdę z tej ziemi, to wiem, dokąd pójdę. To się manifestuje każdego dnia w moim życiu. To może być również dla was. Wystarczy, że zawołacie do Jezusa, tak jak zawołałam ja. Daj mi się poznać, jaki jesteś naprawdę, bo religia w tym kraju wykrzywiła kompletnie twój obraz i mówi o jakiejś nieprawdzie, bo twoje słowo mówi kompletnie coś innego. Ja tak zawołałam. Przyszedł do mnie żywy Bóg. Wcześniej nigdy się tego nie spodziewałam, że jest to możliwe. Tak samo jest dostępne to dla was. Wystarczy, że zawołacie. Chcecie Jezu poznać takim, jakim jesteś naprawdę. Jest to dla was. Ja tego doświadczyłam. Świadczę przed wami moim własnym życiem. Mam 100% życia w życiu. Mam sukces w każdej dziedzinie i jestem szczęśliwa. Amen.